Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak zawsze w kolejnym odcinku nic się nie zmieniło. Słuchajcie, postanowiłem otworzyć nową serię na kanale, czyli Minecraft na modach. Tak naprawdę mam tutaj 3 lub 4 mody, także tych modów jest nie za wiele, ale postanowiłem otworzyć nową serię z racji tego, że mam malutkie problemy z CS-em. To, tak jak już wcześniej mówiłem, nie wiem, który raz to mówię, postanowiłem otworzyć nową serię. Taki typowy gameplay, w którym po prostu będę grał sobie w Minecrafta i przy okazji z wami rozmawiał. Także to, zaczynamy. Oczywiście to jest serwer wieloosobowy, jak już pewnie niektórzy się zorientowali, także nie będzie możliwości niestety ze mną pogrania. Także co, od razu tutaj zaczynamy. To jest mój domek, tak się on bardzo ładnie prezentuje, tutaj są jakieś craftingi, tutaj coś tam się przepala, łóżeczko, prawda. Tutaj ogólnie będzie magazyn, tak, tu będzie magazyn, właśnie dzisiaj będę, postaram się właśnie jakoś fajnie zrobić ten magazyn. Tutaj mamy takie przejście. A ja mam to w dupie. A tutaj jest kopalnia, także tak to, moi drodzy, wygląda. Trzeba będzie uważać z tym. Tak, i przede wszystkim dzisiaj plany są takie, żeby po prostu zrobić chociaż kawałeczek tego magazynu, ale mam nadzieję, że zrobimy sobie ogólnie cały. No i dobra, i moi drodzy, żebym teraz tylko nie spadł. Ogólnie to nie wiem, czy wiecie, ale zaczął się rok szkolny. Zaczął się rok szkolny, więc przy okazji chciałam tutaj porozmawiać z wami o kilku zmianach, które będą, które zajdą, już tak naprawdę zaszły na moim kanale. Nie wiem, czy kogoś to ogólnie będzie interesowało, ale jeżeli kogoś interesuje jakieś tam zmiany na moim kanale, no to tak, filmiki będą się pojawiały 2 razy w tygodniu. 2. Nie tak jak wcześniej, że tam 3 czy tam 4. Tylko 2, prawdopodobnie we wtorki, w piątki. Jeżeli tych filmów wtedy nie będzie, to znaczy, że po prostu się nie wyrobiłem albo nie miałam też chęci. Bo ja, pamiętacie, że nagram tylko i wyłącznie z przyjemności oczywiście. I live'y prawdopodobnie będą w weekend, w tygodniu nigdy nie będę robił raczej live'a, ponieważ nie mam na to czasu zbytnio jednak. No jestem w drugiej gimnazjum, tak, niektórzy gdy piszą maturę robią codziennie live'y i tak dalej, ale po prostu chciałam się trochę bardziej zająć nauką. I słuchajcie, przede wszystkim w tym momencie musimy zacząć robić nasze magazyny. Tutaj, jak widzicie, też mam 2 skrzyneczki, ale to są takie skrzynki na takie rzeczy śmieciowe. Dobra, w takim razie będziemy sobie tutaj już robić skrzyneczki. Tak szczerze to nawet jeszcze nie liczyłem, ile tych skrzyneczek jest tam potrzebne, ale myślę, że na razie zrobimy sobie 5. No i tak, i teraz trzeba by było jakoś tak fajnie ustalić te miejsce, w których te skrzyneczki po prostu mogły być. I oczywiście trzeba też ustalić, co mamy się znajdować. Także oczywiście fajnie było, gdyby to wszystko znajdowało się symetrycznie. W takim razie ja tutaj będę kopał trochę dalej, bo jeszcze oczywiście trzeba zrobić, żeby w tle też było drewno, co nie? Jeżeli wiecie mi o co chodzi, ale jeśli nie wiecie, no to po prostu ma to wyglądać w ten sposób, żeby tutaj wszędzie było drewno. I jak położymy skrzyneczkę, to właśnie żeby w tle było drewno, nawet i sufit, żeby był drewna. Także no, ogólnie to słuchajcie, jak pewnie w ogóle zauważyliście, zmieniłem sobie miejsce, tak, no, mam ten sam pokój, ale już zawsze widzieliście mnie w innym miejscu, dokładnie w tamtym. Także jeżeli chcecie update stanowiska, bo troszeczkę rzeczy się zmieniło i w ogóle nie dość, że miejsce, to jeszcze kilka nowych rzeczy doszło, to dajcie znać w komentarzu, albo nie w komentarzu, dajcie znać po prostu w ankiecie, gdzieś tutaj będziecie mieli ankietę w tym miejscu. I po prostu dajcie znać, czy chcecie update stanowisko, żebym wam pokazał moje stanowisko bardzo profesjonalne, czy nie. I po prostu wtedy zrobię coś takiego. I mamy już tutaj miejsce na kolejną skrzyneczkę, także tak. Wiem, że niektóre rzeczy pewnie nie będą takie bardzo ciekawe, ale wiadomo, że w Minecrafcie nie tylko gania się za potworkami i ginie się, ale też między innymi właśnie trzeba robić takie rzeczy jak po prostu kopać, budować. Powiem szczerze, że chociaż nie umiem za bardzo budować, to mi się to naprawdę mega podoba i fajnie się mi buduje, chociaż jak widzicie, ten domek nie jest z najwyższej półki, tak. Wiem, że prawdopodobnie większość nawet przedszkolaków, którzy grają w Minecrafta, mają jakieś tam wille odstawione. Ale nie umiem budować, tego nie ukrywam, ale bardzo fajnie mi się buduje. W ogóle jak macie jakieś propozycje, to byśmy mogli robić, nie? Bo myślę, że albo w tym odcinku jak zdążymy, albo w następnym będziemy tutaj zagarniać sobie po prostu zwierzęta. Do tego miejsca, dokładnie tak. Bo tutaj właśnie będą takie zagrody. A jeżeli macie do mnie jeszcze jakieś tam propozycje, co bym mógł sobie zrobić, to prawda, to piszcie w komentarzu śmiało, ja komentarze czytam. Chociaż nie mam za bardzo czasu, ale czytam. Ojejku, coś mi się dzieje z myszką. W ogóle źle to zrobiłem. Za daleko wykopałem. Myślałem, że w ogóle drewna mi zabraknie, bo ostatnio wykopałem z kilka staków drewna i myślałem, że już zabraknie, ale na szczęście nie. Dobra, w takim razie tutaj miałem crafting, ale pójdziemy sobie do tego craftingu i zróbmy kolejne kilka skrzyneczek.
I przy okazji, słuchajcie, oczywiście tak jak zawsze możecie pisać, co tam u was. Bardzo miło mi się ogólnie czyta takie komentarze, co tam u was jest, że jak ktoś ma jakieś problemy, to mi o nich mówi. Nie jestem jakimś tam psychologiem, co nie, ale fajnie, że jeżeli wy mi tak jakby zaufaliście, że piszecie o swoich problemach, albo jak, znaczy głupi przykład o problemach, ale że tam na przykład mówicie, jak wam minął dzień, czy cokolwiek, no to po prostu to jest miłe, nie, bo to znaczy, że mnie po prostu lubicie i to jest fajne. Dobra, w takim razie chyba nam już nie starczy drewienka. Z tego, co tutaj widzę. No niestety nie starczy nam drewienka. W takim razie musimy sobie tutaj pójść po kolejne drewienko. Dokładnie tak. Ogólnie to nie będę za bardzo montował tego, bo... No bo się nie opłaca, tak? Ja nie lubię montować ogólnie takich gameplay, których się nie powinno montować. I przy okazji tak teraz sobie myślę, że mogą być taki komentarz, że coś tam zgapią od tego czy od tamtego. Jeżeli chodzi o te zgopianie, no to tak nie bardzo, to nie, no bo na YouTubie każdy może nagrywać co sobie chce. I załóżmy, jeżeli chciałam teraz skomentować szkołę, to też ją mogę komentować i niektórzy by mogli wyskoczyć z takim tekstem: ej Mateusz, przecież ten komentuje szkołę i kto tam komentuje szkołę? Narucia komentuje szkołę, to ty nie możesz. No nieprawda, bo mogę. Równie dobrze mogę to komentować jak inni. Także no, nie ma czegoś takiego moim zdaniem jak zgapianie. Zgapianie to jest coś takiego, że załóżmy, ja wymyślę własną piosenkę, a ktoś po prostu skopiuje tą moją piosenkę i powie, że to on jest twórcą, autorem tej piosenki, nie? Ale tak ogólnie to tam luzik, nie? Nie przejmujcie się niczym, nie bądźcie tacy... Z tego co widzę, to naprawdę wszyscy tutaj się leją na tym YouTubie o wszystko tak naprawdę. Jakieś tam, nie wiem, pomyłka, nie pomyłka, to od razu wszystko jest ten, jakieś tam brzydkie komentarze. A tak naprawdę to wiecie, ja też jestem człowiekiem, czasem się pomylę lub coś tam i to nie jest na pewno powód do po prostu wyzywania się. Ogólnie to słuchajcie, na razie nie zbieram sobie jedzonka, bo mam poziom w tym momencie ustawiony na pokojowy, czyli że nie będę czuł jakby głodu. Ale gdy już jakby tak troszeczkę będzie bardziej zaawansowany tryb tego jakby naszego życia w Minecraft, to po prostu wtedy będziemy już sobie szykowali to jedzonko i myślę, że będzie wszystko fajnie. A póki co, w ogóle po co ja to zrobiłem? Więcej skrzynek, już nam na pewno tyle nie będzie potrzebne. Troszeczkę bezmyślnie zrobiłem tyle aż tych skrzynek, bo to jest o wiele za dużo. Jeszcze w sumie tutaj byśmy mogli walnąć taką skrzyneczkę i taką skrzyneczkę. W ogóle niedługo będę sobie kupował mikrofon nowy. Nie pamiętam nigdy jak on się nazywa, ale jest prawdopodobnie, znaczy prawdopodobnie, jest on mikrofonem pojemnościowym, także fajnie, czekajcie, bo teraz chciałam wam powiedzieć jaki mikrofon sobie kupuję, bo jakoś niedługo będzie moich filmików ekstra po prostu. O właśnie, Novox MC1, co nie? Taki mikrofonik, pewnie go znacie, bo dużo youtuberów. Tani mikrofon, jak na mikrofon pojemnościowy oczywiście, bo tak ogólnie to... Kurde. Tak ogólnie to nie jest to tani mikrofon, bo 250 zł, wiecie, dać za mikrofon... To nie jest dla mnie za bardzo mało, ale po prostu jak na mikrofon pojemnościowy i na jego barwę i jakość dźwięku, to jest naprawdę mega... Mega fajny, także no i czekajcie. W ogóle nie wiem, co ja będę trzymał w tych skrzynkach, bo narobiłem sobie tyle tych skrzyneczek i tak jeszcze nie za bardzo wiem, co ja w tych skrzyneczkach tutaj będę sobie trzymał. Ale coś na pewno. Dobra, to tak, jeszcze słuchajcie, myślę, że to ogólnie tyle tych skrzyneczek to powinno starczyć. I jak ktoś do tego momentu dotrwał, to niech napisze mi, jak się po prostu robi tabliczkę. To nie, bo chciałem po prostu zrobić coś takiego, że załóżmy, jeżeli tutaj będzie... Będą surowce też, żeby było na tabliczce. Nie na tabliczce, tylko na obrazku takim. Dobra, słuchajcie, w takim razie starczyło nam czasu, dopiero 12 minut mnie tutaj pokazuje kamera. Także przede wszystkim chciałem tutaj sobie zagonić jakieś fajne zwierzaczki do... nie stajni, tylko zagród. Dokładnie tak, tylko na początku trzeba wyrównać troszeczkę teren, żeby, prawda, było równo, żeby te koniki mogły sobie po prostu tutaj wszędzie przebywać, a nie tam jakoś skakać. Dobra, w takim razie będziemy mieli malutki problem za chwileczkę. Ale dobra, w takim razie idziemy sobie złożyć tutaj po crafting, żeby sobie zrobić ogrodzenia. I teraz pytanie, jak się robiło właśnie te płotki całe, co nie? Czekajcie, czy to się robiło? Nie, to się robiło o tak o i teraz tak, czy to furtka? A to jest furtka. Furtka też nam się przyda. Czyli, że to chyba po prostu robiło się odwrotnie, czyli... No niestety, ale mamy ile płotków? 9, to też nie za dużo, ale... Ale może na coś tam starczy. Dobra, w takim razie, moi drodzy... tak, tutaj zrobimy sobie przede wszystkim furtkę. Pyk, więc tutaj będzie, moi drodzy, furtka, pyk. Teraz fajnie było zrobić jakieś tutaj ogrodzenie, nie? Pyk, pyk, pyk.
pyk, 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 pyk. I co teraz? I nie wystarczyło. Dobra. No i co? Jak już mówiłem, możecie w tym momencie napisać, jak wam się podoba mój cały domek. Nie robiłem go zbyt długo. Moim zdaniem jest całkiem okej. I to tyle, moi drodzy. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli tak, proszę dajcie łapeczkę w górę. To naprawdę mega motywuje do nagrywania kolejnych odcinków. Jeżeli chodzi o CS, to prawdopodobnie będę musiał sobie kupić nowe konto. Niestety i wszystko zaczynać od początku, jestem też zły i tyle. I po prostu tyle, bardzo jeszcze raz wielkie dzięki za dzisiaj, widzimy się prawdopodobnie w piątek, albo nie wiem kiedy. To na tyle, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, piono.